Zaczynamy. Witamy serdecznie. Jesteśmy znowu z siostrą Grażynką na linii i znowu sobie porozmawiamy o kolejnym terminie, który no, bywa używany. I muszę ci powiedzieć, Grażynko, że masz naprawdę niezłą intuicję co do tych słów, które by się przydało wyjaśnić, o co z nimi chodzi i tak dalej. No bo jak samo mówisz, że kościół to tam budynek się nasuwa, ale tak jak się mówi, to wcale niekoniecznie to oznacza budynek, prawda? Taki czy inny, niższy czy wyższy, budynek jakiegoś wyznania i tak dalej. A powiem ci, że no, z tym słowem kościół to my się troszeczkę przyzwyczailiśmy, bo po prostu używamy go w bardzo różnym znaczeniu, zależnie od kontekstu, w jakim jest użyty. No, bo po pierwsze, no, to nie jest budynek sam w sobie, czyli żaden, znaczy inaczej, no, słowo to jest używane jako nazwa dla budynku, więc jak najbardziej, czasem też i tak go używamy, prawda? No, w tym kościele, czy w tamtym, pod takim wezwaniem, czy innym, coś się tam dzieje, ktoś coś mówi i tak dalej. No, ale oprócz tego, no, na przykład takie są wersety biblijne, jak Dzieje Apostolskie, rozdział 7, werset 48, ale Najwyższy nie mieszka w domach zbudowanych ręką ludzką, jak mówi prorok. I tak dalej. 17, rozdział 24. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co się na nim znajduje, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zniesionych ręką ludzką. Więc no, widać, że to nie o to chodzi. No, a o jaki w związku z tym budynek chodzi Panu Bogu, w którym on mieszka? 2 Koryntian, rozdział 5, werset 1. Wiemy bowiem, że kiedy nasz namiot, w którym na ziemi przebywamy, ulegnie zniszczeniu, czyli nasz namiot, w którym na ziemi przebywamy, to jest to ciało ludzkie, czyli materialne ludzkie ciało, otrzymamy od Boga dom w niebie, wieczny i niezbudowany ręką ludzką. A tam była informacja, że Bóg nie mieszka w świątyniach zniesionych ręką ludzką. A tutaj jest mowa, że otrzymamy od Boga dom w niebie, wieczny i niezbudowany ręką ludzką. A więc już mamy coś ciekawszego, prawda? No tak. Kolejna sprawa. Tak, kolejna sprawa. No to Żydów, rozdział 9, werset 11. Kiedy zaś pojawił się Chrystus jako arcykapłan dóbr obiecanych, przeszedł przez przybytek większy i doskonalszy i uczyniony nie ręką ludzką, czyli nieprzynależący do tego świata. O, ciekawostka, prawda? O, jest tam ta świątynia w niebie, która jest niezbudowana ręką ludzką. Tak. No i dalej, kolejny werset, który jest bardzo ciekawy. Ewangelia Marka, rozdział 14, werset 58. Myśmy słyszeli, jak on mówił, ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Widać, że to jest cały czas na ten sam temat jeden, tylko są wersety porozrzucane tu i ówdzie. No i tym przybytkiem jest co? Jest Kościół Chrystusowy, nie? Jest Kościół Chrystusowy. No tak, no, ale na to też znowu Kościół, no to no, Kościół tak. Chrystusowy, no to też mi się kojarzy, że to jakiś budynek będzie, nie? No, ale jednak nie ręką ludzką uczyniony. No nie, no nie, chyba tak, no. No. Tak. Chciałbym przy okazji, żebyś zauważyła tutaj, że w ciągu 3 dni zbuduje inne. I to zresztą później Żydzi zarzucali Panu Jezusowi, nie? Że on powiedział, że zburzy tą świątynię izraelską i w ciągu 3 dni zbuduje nową. Tylko, że zupełnie to się nie stało, więc nie dość, że tutaj tak się chełpił, to jeszcze nie udało mu się tego zrobić, nie? Ale jako badacz Biblii, to już wie, że słowo dzień wcale niekoniecznie znaczy, znaczy jeden literalny dzień, nie? No tak, no tak, teraz już wiem.
No, a ile trwa dzień w Biblii? Według Biblii 1000 lat. No. Znaczy się ma różne okresy czasu, ale 1000 lat jest jednym z tych takich bardzo znanych okresów czasu, prawda? Apostoł Piotr to mówi, że jeden dzień u Boga jest jak 1000 lat. No więc miał zostać w ciągu 3 dni. Czyli jego budowa tego przybytku miała zahaczać o 3000-lecia. No i od początku, od stworzenia Adama, Pan Jezus, jak umierał, to był 5. dzień, tak? Później 6. dzień i 7. dzień to jest dzień 1000-lecia. I w ciągu końcówki 5, całego 6 i na początku 7 zbudował, czyli zebrał cały Kościół. Kościół Chrystusowy. A jak? A o tym mówi 1 Piotra, rozdział 2. O i poszedłem od 1 wersetu. Odrzuciwszy więc wszelkie zło i fałsz, obłudę, zazdrości, wszelkie obmowy, jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, byście dzięki niemu rośli i osiągnęli zbawienie. Wszak doświadczyliście, że dobry jest Pan. Tak, wy jesteście jak nowonarodzone niemowlęta, tak, czyli malutkie dzieci, przystępując do Niego, do żywego kamienia, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i okrytego chwałą. Sami również jak żywe kamienie budujcie się, ale tutaj w innym przekładzie, jesteście układani albo jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar. Właściwie tam nie ma słowa duchowych ofiar, ale ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To się bowiem zawiera w piśmie, oto kładę na Syonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zaś, zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgla, bo głową węgielną, i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Żywe kamienie. Jesteście budowani jako duchowa świątynia. Czyli każdy z członków Kościoła był tym żywym kamieniem, ociosywanym i przystosowywanym do tego kamienia węgielnego. A kto jest tym kamieniem węgielnym? No, Pan Jezus. Pan Jezus. Nie, Pan Jezus, dobrze, Pan Jezus. Pan Jezus. No, ale zobacz, to czytałem ciągle z Biblii 1000-lecia teraz, że kładę na Syonie kamień węgielny. Na Syonie jest kamień węgielny. Kamień węgielny, który się kładzie na samej górze tego budynku. To jaki to jest budynek? Jaki kształt musi mieć ten budynek? Ale to, no to chodzi o niebo. No, ale jaki? Jeżeli to jest budynek, tak, to w jakim budynku kamień węgielny daje się na górze? Jest tylko jeden kamień węgielny i to na samej górze. Nie chodzi o górę, o świątynię? No to... No, no bo zobacz, w zwykłych budynkach kamień węgielny w ogóle do czego służy? Kamień węgielny służy do tego, żeby robić kąty odpowiednie, że on, jak są budynek, to on ma 4 kamienie węgielne zwykle. Po każdym rogu, żeby było wiadomo, gdzie się kończy jedna ściana, a druga ściana się zaczyna. Nie? I dlatego tam są budowane. Teraz oczywiście w tych bardziej nowoczesnych budownictwie wcale niekoniecznie. Czasem są takie symboliczne kamień węgielny, w sensie jakiś tam symboliczny kamień węgielny, bo sobie można poradzić bez tego przy mierzeniu. Ale kiedyś było to niezbędne, że odtąd dotąd. Ale jest tylko jeden rodzaj budynku, w którym kamień węgielny jest na samej górze i jest tylko jeden. I to jest piramida. Jest tylko jeden rodzaj budynku. No właśnie. Więc ta duchowa świątynia ma kształt piramidy z Chrystusem na górze, jako głową węgielną. I swoją drogą, tak? Kościół, tak? Oglądałam tę piramidę. No. Kościół to jest ciało Chrystusa, prawda?
On jest głową, oni są ciałem. Bardzo to też pasuje do tego, jak w tym budynku. On jest głową, kamieniem węgielnym, który jest na szczycie i do którego wymiarów muszą się wszystkie inne dostosować. Bo jeśli nie pasują do ciała Chrystusa, no to przykro mi, nie? Nie będą w tym budynku, będą wystawać i się nie mieszczą. A tak? Muszą być przygotowani, żeby być. I w ogóle Biblia, na przykład opisując tą budowę świątyni Salomona, jeżeli dobrze pamiętam, to mówi, że były te kamienie, które się składały na tą świątynię, szykowane w kamieniołomach. Daleko, daleko. Chwilka, ja sobie znajdę tutaj werset, który o tym mówi. No teraz o tym sobie pomyślałem. O! Pierwsza Królewska, rozdział 6, a werset 7. Wznoszono dom z bloków skalnych sprowadzanych prosto z kamieniołomów. Podczas budowy domu nie słyszano ani młotka, ani siekiery, ani żadnego innego narzędzia z żelaza. Bo wszystkie te wymiary były przykowane w kamieniołomach, a później, gdy one przyszły na plac budowy, to były dopasowywane do siebie tak, że nie trzeba było nic poprawiać. Wszystkie idealnie pasowały. I na tym też właśnie polega to budowanie tej świątyni duchowej, że chociaż członkowie Kościoła żyli w różnych czasach, w różnych miejscach, w różnych wyznaniach, w różnych okolicznościach, to byli tak dopasowani, że jak zmartwychwstali, to każdy pasował idealnie na swoje miejsce. Precyzja. Tak. No, niesamowita precyzja, ale tak było to przydatne i potrzebne. No dobrze, no więc już wiemy, że to jest, że ciało Chrystusa, tak, Kościół prawdziwy jest tym właśnie tym prawdziwym Kościołem. No tak. Ale co mówią rozmaite wyznania i denominacje? No my jesteśmy tym prawdziwym Kościołem, nie? Każdy mówi, że to właśnie my. To właśnie my jesteśmy tym jedynym prawdziwym Kościołem. A wszystkie inne to... No. A wszystkie inne to, a nie, to nieprawdziwe kościoły, to fałszywe kościoły. A i tak, tak. Tylko u nas zbawienie i tak dalej, i tak dalej. Ale ten prawdziwy kościół, to ciało Chrystusa było poza tymi wszystkimi ludzkimi organizacjami w jakikolwiek sposób zorganizowane. Żadne wyznanie, żadna denominacja, żaden zbór, żadna społeczność, żaden kościół domowy, czy jaki inny, czy mega kościół, czy cokolwiek, nie jest tym prawdziwym kościołem. Jego członkowie byli w różnych miejscach. Nie jest kościołem, dlatego że to powstało z ręki człowieka, te różne kościoły. Między innymi. One zostały stworzone przez człowieka i to nawet już od wieków, tak jak to szło. No. Niekoniecznie to w zasadzie to tak, to jest budowla kamienna, czy drewniana wcześniej, jak to tam było. Mhm. Ale każde wyznanie, które teraz jest wyznanie, religia, to nie pochodzi ani od Boga, ani od Pana Jezusa. To nie może być tym Kościołem Bożym. No właśnie. A teraz powiem Ci więcej, bo słowo prawdziwy Kościół ma kilka znaczeń. Ja wiem, to też Cię pewnie znowu zastrzeliłem, ale niestety ma kilka różnych znaczeń. A żeby to powiedzieć, to trzeba przywołać taką postać, takiego sługę kościoła z małżeńskiego statka, Ireneusz. Ireneusz, który tam żył dawno, dawno temu. I on mu powiedział jego szafarską prawdą, tak, by było dzieło przeciwko wszelkim herezjom i tak dalej. I jego prawdą, jako podał, jest, że jeden cały kościół jest szafarzem prawdy.
i on rozpoczął ruch malutkiego statka w celu zachowania katolickości, czyli całości Kościoła, w przeciwieństwie do separatystycznych ruchów wewnątrz i zewnątrz Kościoła. I ten Ireneusz uczył o Kościele właśnie, że on jest przystanią ratunku, środkiem zbawienia, wejściem do życia, raju na tym świecie i tak dalej, i tak dalej. Do niego musimy się uciekać, aby stać się uczestnikami Ducha Świętego i że heretycy są wrogami prawdy oraz katolickości jednego Kościoła i tak dalej. I to, co powiedział, jest prawdą. Tylko że rzymskokatolicy uważają, że to się przynależy tylko do nich. Bo katolicki znaczy powszechny. I rzeczywiście... To się właśnie dowiedziałem, no, że katolicy powszechnie należy. I to, no to w takim razie, jak to wyczuję to prawo, no to są powszechnymi rzymskimi. No. Tylko oni. No, i on. I on. I on chciał zachować przed podziałem Kościół w jego całości, że jest on szafarzem prawdy i administratorem łaski Pana. No tak. I teraz, to co powiedział jest prawdziwe, ale tylko w niektórych znaczeniach słowa Kościół. Ponieważ przede wszystkim i zasadniczo tym rdzeniem, prawdziwym Kościołem jest tylko ciało Chrystusa. Inaczej mówiąc, tylko malutkie statko. Jeszcze inaczej mówiąc, tylko 144 tysiące tych, którzy byli absolutnie wierni, tych, którzy zachowali swoje korony, nigdy nie odpadli. To oni są tym prawdziwym Kościołem w tym jego najbardziej zasadniczym sensie. I jak to się nazywa? I to jest ten faktycznie prawdziwy Kościół, który nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś tam sobie przypisuje nazwę, że to jest katolicki, to jest to właśnie ten. Nie. Po drugie, prawdziwy Kościół jest również słusznym określeniem dla wszystkich nowych stworzeń. Zarówno tych, którzy zachowywali korony, jak i tych, którzy tracili korony. Dlaczego? Bo oni albo są, albo byli częściami tego prawdziwego Kościoła. Oni byli przyjęci w poczet ciała Chrystusa. Początkowo, bo w momencie, w którym startowali, to Pan Bóg nikogo nie zapraszał do tego, żeby on wyruszał po duchowe życie w naturze niższej niż boska. Nie. Szli w zamiarze tam, żeby być na tronie razem z Chrystusem. Tylko że nie wszyscy byli wierni, nie wszyscy zachowali te korony. A więc kiedyś są albo kiedyś byli Chrystusem, więc byli spłodzeni z ducha. Tak? I dlatego oni też, do nich też stosuje się ta nazwa, że oni są prawdziwym Kościołem. Kolejna sprawa to jest to, że w tych dwóch częściach są oni nazywani niewidzialnym Kościołem. Dlatego, że nikt nie może być całkowicie pewien, czy ktokolwiek poza nim samym jest obecnie, był jego członkiem w czasie, kiedy ten żył. No bo nie było tego widać. Oni nie mieli nad sobą ani aureolek, tak? Ani żadnych innych znaczków, ani im nie było tak, że im rogi wyrastały, czy cokolwiek. Żadnych oznaczeń nie było. Takich. No, więc... Więc ewentualnie mógł mieć pewność co do samego siebie. Dlaczego? Bo jeżeli miał świadectwa ducha, tak, które o tym świadczyły, no to mógł mieć taką pewność co do samego siebie, ale co do nikogo innego. A o tych świadectwach ducha to sobie kiedy indziej porozmawiamy, tak? Bo o tym, no. Do tego troszeczkę dążymy w czwartek na tych naszych badaniach. Na badaniu. No, bo tam dojdziemy do tego, kiedy można, tam między innymi siostra Małgosia zadała pytanie, że po czym można poznać, że ma się tego Ducha Świętego. No to jest część tego tematu właśnie. Więc tam sobie dojdziemy. No.
Kolejna sprawa jest taka, że no tym słowo, że słowo kościół jest używane także w innym znaczeniu. To jest nominalny kościół, czyli jest to cała rzesza tych, którzy utrzymują, że należą do Pana bez względu na to, czy rzeczywiście tak jest. I to słowo... Nie, no nawet niekoniecznie, bo to jest kościół wszystkich tych, którzy twierdzą, że są Chrystusowi. Tak? Panie, w imieniu Twoim demony wyganialiśmy, uczyliśmy, leczyliśmy i tak dalej. Oni wszyscy twierdzą, że są prawdziwym kościołem, nie? Oni, my jesteśmy Chrystusem, my jesteśmy chrześcijaństwem, bo uważamy Chrystusa, że jest naszym Zbawicielem. No teraz całe chrześcijaństwo jest właśnie takie, nie? Bo ono twierdzi, że są Chrystusowi, tylko że to my jesteśmy ci bardziej Chrystusowi, a nie ci inni. No. I to obejmuje nie tylko malutkie statko, czyli ten rdzeń, ten prawdziwy kościół, nie tylko wielką kompanię, która kiedyś była tym członkami ciała Chrystusa, ale z niego wypadli przez brak wierności, ale także usprawiedliwionych z wiary, czyli tych świętych, inaczej mówiąc, prawda? O których mówiliśmy sobie w poprzednich odcinków, a także tych, którzy wcale nie są nawet usprawiedliwieni z wiary, ale mówią o sobie, że są Chrystusowi, czyli są hipokrytami, nie? Mówią, my jesteśmy chrześcijanami, ale do kościoła to pójdę raz w roku, tak, wyspowiadam się i jest wszystko okej. No. I oni tworzą jakąś mniej lub bardziej lokalną organizację zwaną kościołem i ona reprezentuje cały kościół. No i te nauki Ireneusza o kościele to były takie, w którym on nie miał na myśli tylko tego rdzenia, czyli malutkiego statka i wielkiej kompanii, ale miał także na myśli wszystkich pozostałych, którzy mówili o sobie, czyli mienili się być chrześcijanami, miał na myśli kościół nominalny. Ale był to kościół nominalny i o którym on tak mówił jako o kościele, ponieważ ten prawdziwy kościół był w nim obecny jako jego część. I rzeczywiście tak było. Prawdziwy kościół był obecny w kościele nominalnym, był jego częścią. W pewnym momencie nastąpiło tak zwane oczyszczenie świątnicy. To jest pokazane w tym, że Pan Jezus w pewnym momencie przyszedł i tam wygonił tych kupców i tak dalej, że nie wolno mi tutaj w domu Bożym kupczyć, handlować i tak dalej. Tam oczyścił, wywalił wszystko, co tam się nie nadawało. I to jest nazwa dla pewnego momentu w dziejach Kościoła, w którym było wyjście z tego Kościoła prawdziwego z Kościoła nominalnego. A to wyjście Kościoła prawdziwego z Kościoła nominalnego, pamiętasz, z jakiego powodu wystąpiło, miało miejsce? Z jakiego powodu? No, oni byli po prostu kłamcami odstępcami, nie? Nie wiem, ja to dobrze pamiętam. Wystąpienie. Ale co takiego spowodowało? To ci powiem, to przeczytam. Jeremiasza, proroctwo Jeremiasza, rozdział 51. Tak, po rozdział 51, od wersetu 6 ci przeczytam. Uciekajcie spośrodku Babilonu, a niech każdy zachowa dusze swoje, abyście nie byli zatraceni w nieprawości jego, bo czas będzie pomsty pańskiej, sam mu zapłatę odda. Posłuchaj werset 7. Był Babilon kubkiem złotym w ręce pańskiej, upijającym całą ziemię, wino jego piły narody, dlatego poszalały narody. Ale nagle upadnie Babilon i starty będzie, rozkwicie się nad nim, nabierzcie olejku balsamowego dla boleści jego, owa się wyleczy. Leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuśćmyż go, a pójdźmy każdy do ziemi swej, bo sąd jego aż do nieba sięga i wyniósł się aż pod obłoki.
wywiódł Pan sprawiedliwości nasze, pójdźcie, opowiadajmy na stronie dzieło Pana Boga naszego. I tutaj, czyli widzisz, przed czasem pomsty pańskiej. Mniej więcej tak odstępy i tak dalej, bo objawienie 18:4 to mówi, dokładnie tak. Powtórka tego, co u Jeremiasza jest. Dokładnie tak. Bo czas pomsty pańskiej ma miejsce podczas dniu sądu, nie? A dzień sądu to jest tysiąclecie. Więc przed czasem, kiedy zaczęło się tysiąclecie, oni mieli wyjść z Babilonu, żeby właśnie nie mieć udziału w tych plagach, które na niego spadną. A był Babilon kubkiem złotym w ręce pańskiej. A ten kubek złoty, no to było naczynie do podawania prawdy, boskiej prawdy. Był używany Babilon jako przewód boskiej prawdy. Wszyscy członkowie kościoła najpierw rozwijali się w tym kościele nominalnym. Oni byli biskupami często w tym kościele. Tam się rozwijali, tam głosili. Luter, inni, reformatorzy, oni się nie wzięli znikąd. Oni byli prominentnymi osobami tam w kościele katolickim czy w różnych innych, w których się akurat znajdowali. I wino jego piły narody, dlatego poszalały narody. Wino, czyli nauki, obietnice, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że wino to są nauki rozesalające, ale także takie, które jeżeli są nieprawdziwe, no to sprawiają, że ktoś nie chodzi właściwie, proste i tak dalej. Dlatego poszalały narody, zaczęły wierzyć w kłamstwo. Ale Babilon upadnie. No ale nabierzcie olejku balsamowego dla boleści jego, może się wyleczy. I próbowali. Właśnie cała reformacja, to między innymi były próby naprawienia tego kościoła. Ale leczyliśmy go, ale nie jest uleczony. Nie dał się uleczyć, nie udało się go uleczyć. Więc opuśćmy go, wyjdźmy z niego. Już więcej nie będziemy w tym kościele nominalnym. Także w pewnym momencie kościół prawdziwy został odłączony od kościoła nominalnego. Tak? I to było właśnie to oczyszczenie świątnicy. Ta świątnica, czyli miejsce święte, zostało odłączone. W tych symbolach biblijnych. Tak, mów. Tylko, że jeszcze ta religia fałszywa, ten kościół fałszywy jeszcze istnieje. No tak, oczywiście. Tak. No, a są jeszcze wierni. Osoby wierne, które po prostu chcą być Panem Jezusem, chcą być Panem Bogiem, no ale im ciężko jakoś się stamtąd wychodzi. Dlatego nie wiem, ale tak jak dla mnie to powinno być to kategorycznie przerwane, jeżeli ktoś chce się bliżyć do Boga i do Jezusa, to powinien kategorycznie przerwać to w czym jest, fałszywym jakimś kulcie czy coś tam. Tak. No i tak mi się wydaje, tak to uważam. Tak. I to było zrobione. To było zrobione w odniesieniu do tego kościoła prawdziwego. Tak, Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 28 do 30, 41 i 42, to jest przypowieść o pszenicy i konkolu. I one miały rosnąć razem aż do czasu żniwa. I tym konkolem są wszyscy niepoświęceni wyznawcy Jezusa. Czyli ci tylko z nazwy, tak, niepoświęceni i tak dalej. Żadne nowe stworzenie nie było tym konkolem. To była pszenica, tak, w tamtym tym. I było oddzielone. Pole było świat, tak, w znaczeniu kościoła nominalnego, tak jak Jezus nazywał światem kościół żydowski i tak dalej. I one były tam oddzielone od siebie. Ponadto są jeszcze inne wersety biblijne, na przykład Żydów, od rozdziału 3, wersetu 7, do rozdziału 4, wersetu 2, 1 Koryntian, 10 rozdział, wersety 5 do 11, objawienie, rozdział 3, werset 18, które pokazują, że Bóg
nazywał swym wiernym ludem zarówno Izrael nominalny, jak i prawdziwy. Tak? No i tak też swym kościołem nazywa duchowy Izrael nominalny i prawdziwy. Między innymi właśnie w tych siedmiu kościołach, o których mówiliśmy przy okazji omawiania tego członków gwiezdnych, prawda? To byli aniołowie siedmiu zborów, siedmiu kościołów, czyli okresów, w których Kościół się rozwijał. I w tych pierwszych właśnie rozdziałach objawienia można zauważyć, że te przestrogi i napomnienia dla tych różnych kościołów, no to są pisane i do wiernych, i do niewiernych, nie? Bo jeżeli jest mowa, że na przykład zapomnieliście o swojej pierwszej miłości, no to nie mówi o wiernych, nie? Bo ci, którzy nie utracili korony, to oni nie zapomnieli. Ale Kościół jako taki, no ten nominalny, to pozapominał o tej pierwszej młodości. Miłości, o pierwszej miłości do Chrystusa. No i te pozostałe. Czyli widać, że mówiąc o Kościele, Biblia czasem mówi tylko o morskim statku, czasem o nowych stworzeniach ogólnie, tak, czyli małym statku i wielkiej kompanii, a czasem o wszystkich tych, którzy nazywają się, że oni są chrześcijaństwem, że oni są kościołem. No. Gdzież ta mądrość ludzka, żeby to wszystko zrozumieć, załapać. No. Dalej. W związku z tym, a co teraz, jak już nie ma tego prawdziwego kościoła? Nie ma ani malutkiego statka, ani wielkiej kompanii. Oni zakończyli swoją bytność na ziemi i teraz są istotami duchowymi. To teraz już wcale nie ma kościoła? Z pewnego punktu widzenia dalej jest. No chociażby takiego, że powiedzieliśmy, że wszyscy ci, którzy się przyznają do Chrystusa, są kościołem, nie? Ale no myślę sobie, że tak jak wtedy, że decyduje poniekąd wierność w dalszym ciągu, że ci, którzy są bardziej wierni Bogu, no to mają większe prawo do takiej nazwy. No i jeżeli są, tak jak mówiliśmy, że oni są święci, tak, no to poniekąd też oni mają tego Chrystusa za swoją głowę. Przyjmują go wiarą za swoją głowę. Ponadto, ja to jeszcze troszeczkę rozwinę za chwilę, bo na przykład ten prawdziwy Kościół jest nazywany w Biblii Królestwem Bożym albo Królestwem Niebieskim. To są nazwy, które są używane przez Biblię jako synonimy. Że Królestwo Boże w was, tak? No. Tak. Na przykład Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wersety 20 i 21. Nie przyjdzie Królestwo Boże z postrzeżeniem, czyli ludzie nie będą mogli widzieć Chrystusa i Jego świętych, kiedy przyjdą, aby panować. Ani nie rzeką, oto tu, ani o, albo oto tam jest, czyli nie będą powiedzieli, patrzcie, tu jest Królestwo Jezus i Kościół, albo tam. Albowiem Królestwo Boże, na które nie będzie można wskazać, wewnątrz was jest, albo pomiędzy wami będzie. Tak. No. I teraz to królestwo ma dwie fazy. Tak? Bo mówi w samej modlitwie pańskiej jest: przyjdź królestwo twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli Królestwo Boże ma fazę niebiańską, w której Kościół jest na tronie, tak? Wraz z Chrystusem króluje. Ale pomagają między innymi członkowie wielkiej kompanii, którzy są przed tronem, jako ci dworzanie. A na ziemi, skoro tamci są niewidzialni w niebie, będą ich przedstawiciele, którymi będą starożytni i młodocianogodni, jako królowie i książęta po całej ziemi. Tak? Bo oni będą mieli to lepsze zmartwychwstanie. Tak? Pamiętasz, jak czytaliśmy z listu do Żydów, że ci, których świat nie był godny, będą mieli lepsze zmartwychwstanie. Na czym to lepsze zmartwychwstanie będzie polegało, to sobie porozmawiamy innym razem. No, generalnie w wielkim skrócie mówiąc, że nie ma tego wprost powiedziane, ale takie domysły są, że oni zmartwychwstaną od razu w doskonałych ludzkich ciałach.
żeby byli, żeby stanowili taki przykład, do czego można dojść, jak się będzie wiernie korzystało z tych praw tysiąclecia. Proszę bardzo, możecie być tacy jak oni. Będziecie posłuszni temu, co Bóg od was chce, to tak jak oni, będziecie młodzi, nie będziecie się starzeć, tak? Będziecie mieli takie zdolności jak umysłowe, moralne, religijne, intelektualne, artystyczne i tak dalej, jak oni. No i żeby im to pomagało właśnie w odpowiednim rządzeniu, w przekazywaniu tych informacji z tej niebiańskiej fazy. No więc, jeżeli tak, no to także i w tą stronę można na to spojrzeć. Można na to spojrzeć z punktu widzenia przybytku, że pośredniczyli między Bogiem a ludźmi kapłani, prawda? Tylko kapłani wykonywali tą służbę pośredniczenia między Bogiem a ludźmi. Czyli a kapłani to członkowie właśnie tych klas przynajmniej duchowych, tak? No, a lewici wykonywali posługę służebną, tak? Oni tam przygotowywali te różne ofiary, tak? Więc tam kościół, a lewici, no to wielka kompania i tak dalej. Ale i starożytni młodociani godni też byli z pewnego punktu właśnie lewitami, bo no nie byli wśród tych kapłanów pokazani. Ponadto w przybytku była jeszcze, a właściwie nie tyle w przybytku, co później odnośnie świątyni była jeszcze jedna grupa ludzi, bardzo dziwna i bardzo ciekawa. To jest pokazana, to są w Netynejczykach, którzy zamieszkiwali pagórek Ofel. To tam na przykład w Nehemiasza, a Netynejczycy, co mieszkali w Ofel, poprawiali aż naprzeciwko bramie wodnej, na wschód słońca, wieży wysokiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moment. Ale w Nehemiasza, rozdziale 3, w wersecie 26 jest tak, że to jest od bramy wodnej na wschodzie, od wieży pałacowej, słudzy świątyni mieszkali w tym czasie na wzgórzu Ofel. I oni byli taką klasą bardzo podrzędną, takich sług, którzy tam pomagali przy bramach, przy różnych innych rzeczach i którzy byli taką klasą pomocniczą dla lewitów, którzy byli pomocnikami dla kapłanów. No i tak jak my rozumiemy, że w tych Netynejczykach są właśnie pokazani poświęceni obozowcy Epifanii, czyli ta klasa, do której aspirujemy należeć my. Że w ten sposób. No i ale to też część sług świątyni, więc z pewnego punktu widzenia też stanowią Kościół, nie? Z takiego bardzo szerokiego spojrzenia na to, że ten cały wierny lud Boży, no to z pewnego punktu widzenia, tak szeroko mówiąc, może być tak nazwany. Dobrze. Wszyscy mają jakąś funkcję w tym Kościele. No tak, zgadza się. Dobrze, a teraz kolejne użycia tego słowa w różnych kontekstach. Tak jak już powiedzieliśmy, na przykład, że jest coś takiego jak kościół domowy, prawda? Albo zbór, albo społeczność. I to z greckiego eklezja. Bo to jest właśnie takie zebranie tych osób, jak jakieś właśnie społeczność, osób, które się zgromadzają bardzo w jakiejś tam miejscu, miejscowości i oni tworzą. No i to jest nazywane kościołem lokalnym. No i słusznie dosyć, to prawda, bo to jest, że tak powiem, zewnętrzna emanacja tego, że gdzieś tam ten kościół prawdziwy sobie jest. Bo on, kościół ten prawdziwy, jako niewidzialny, jest na całym świecie i Pan Bóg, przepraszam, czytając serca, on wie, którzy należą do tego jego kościoła, którzy nie należą. A my nawet, nie mogąc czytać serc, przyjmujemy za dobrą monetę deklarację każdego, tak? To tak jak
spotykamy się na zebraniach i tak dalej. Czy jesteś poświęcony Bogu? No, no brałem chrzest, prawda? Więc chyba tak. Nie? Nie. Ochrzciłem się, więc nie. Chyba tak. No i mówimy, że no, na to wygląda, no nie możemy ci powiedzieć, no nie możemy ci powiedzieć, że nie. Bo to jest sprawa między tobą a Bogiem i ty powinieneś samego się wybadać. Inny problem jeszcze polega na tym tylko, że my czasem porównujemy siebie do innych i myślimy sobie, o, ja się lepiej zachowuję niż ten czy tamten, tak? Ja jestem bardziej święty od tamtego. Tamten to jest taki, śmaki, owaki. No więc jeżeli on się tak zachowuje, co ja je widzę i jestem w stanie potępić, no to ja jestem od niego lepszy, nie? No to jak on jest tym członkiem, tym poświęconym, no to ja nie jestem. Tylko problem polega na tym, że zamiast patrzeć na Chrystusa i patrzeć, jakim on był, czyli ten najwyższy wzór, to się porównujemy do gorszych od nas. I powiem ci taką anegdotkę, że kiedyś przyjechał mówca na konwencji, gdzie tam blisko 1000 osób było, czy tam nawet, może więcej nawet, no cała masa osób. No i dostał pytanie odnośnie tych poświęconych i żeby powiedział, jak myśli, ilu poświęconych jest. On się rozejrzał po tej całej sali i mówi, no myślę, że z jedna, może dwie osoby to się znajdą. O. No to rzeczywiście, zaskoczenie musiało być ogromne. No, no bo ja powiem też, jak rozmawiamy, że usprawiedliwieni to ci, którzy zrezygnowali z prawa do grzeszenia i błądzenia. I wie i przyjmują Jezusa, prawda, w związku z tym jako swojego Zbawiciela. No i pewnie tak jest. Oni przeszli pewną przemianę, prawda? To jest duża przemiana, ale poświęcenie to jest coś więcej. Bo tam jest rezygnacja z prawa do tego dobrego, słusznego, właściwego samolubstwa i świadomości, tak? Nie będę robił rzeczy dobrych, dlatego że wiem, że wola Boża no, jest inna w moim przypadku. No. Na przykład, ostatnio czytałem fajny przykład odnośnie tego, że no, czy mamy prawo do zarabianie pieniędzy? No, mamy. No, ja no oczywiście, mamy. Że tak, nie? Prawda? Bo nawet więcej, mamy obowiązek. Musimy siebie i rodzinę utrzymać. Dokładnie. No ale teraz pytanie. A jak już mamy pracę, która zaspokaja nasze potrzeby, to czy mamy brać nadgodziny? Zależy, jakie kto ma podejście na przykład. Nie? A, no jak ma jakieś materialistyczne ciągoty, no to po prostu będzie poświęci się mamonie, a będzie a już no właśnie, czyli Bogę. już tu czujesz, że jeżeli nie. Zaspokoił swoje te podstawowe potrzeby, no to tamte rzeczy, które generalnie dla normalnego człowieka ma okazję zarobić więcej, no spoko, prawda? Czemu byś z tego nie skorzystać? Nikomu krzywdy nie robi, a ja sobie więcej tutaj zarobię. No ale ten czas, który tam poświęcasz na zdobywanie nadgodzin, mógłbyś wykonać, zużyć w pracy pańskiej. A ty przecież poświęcając się, oddałeś między innymi cały swój czas Bogu. A ty teraz chcesz zabrać ten czas, który żeś poświęcił dla Boga, po to, żebyś zarobił trochę więcej pieniędzy dla siebie na swoje potrzeby. To możesz, tak? Z takiego punktu widzenia? Ty kradniesz ten czas Bogu. No tak czy nie? No na pewno, no bo w takim przypadku no to już się pozbawia tego kontaktu ze społecznością. Ogradza się sam ze słuchania Słowa Bożego. No dobrze. No, mnie się wydaje, że to jest no, nie na miejscu. Ale widzisz, że to czuć, że to takie, no tak z takiego normalnego punktu widzenia, to jakby ktoś
posłuchał nas z ulicy, to by powiedział, że wy sobie chyba żartujecie, nie? Przecież jak jest okazja, żeby zarobić, to czemu z tego nie zrobić? No przecież to jest normalne, słuszne. Ja to z chęcią zrobię. No i słusznie, ty rób. Albo na przykład kwestia makijażu, nie? To akurat, bo tam było powiedzmy o mężczyznach, to teraz o kobietach. Czy, znaczy się w kwestii makijażu, zakryć niedoskonałości cery z jakichś powodów? Okej, okay. Żeby chwilę to zajęło, okej. Okay. Prawda? Nie ma z tym żadnego problemu, żeby było normalnie, żeby było ładnie, schludnie, żeby być normalny, wyglądać normalnie. Ale jak ci makijaż zajmuje 2 godziny, to jest normalne? Nie, to jest przesadzizm ogromny. Dokładnie tak. No i na tym to polega. To, co jest normalne, słuszne i tak dalej, okej, okay, ale... No, przesadyzmy w każdą stronę są niewłaściwe. No. I między innymi różne rzeczy. Czasami młodości, jako młoda mężatka, no to poświęcałam dużo czasu na makijaż. No, nigdy nie wyszłam na ulicę bez makijażu. Ale nie ma problemu, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Nie chodzi o to, że makijaż jest problemem. Makijaż absolutnie nie jest problemem. Jak najbardziej fajnie, dobrze używaj, korzystaj. Jest wszystko okej, okay, nie? To nie ma z tym problemu. Tylko, żeby to nie stało się twoim bożkiem. Że to jest najważniejsze, ważniejsze od innych rzeczy, które są ważniejsze. Ale to nie. To podkreślenie urobi, jak to każda dziewczyna lubi to robić. Nie? I nie ma problemu. I nie ma problemu. No. Tylko, no właśnie, tak powiem, no to jest właśnie ta światowość, żeby się podobać światu, nie? Dlatego będę spędzać 2 godziny na tym, co tak naprawdę jest w ogóle niepotrzebne. No. No jak jest potrzebne, nie? Są osoby, które no, mają różnego rodzaju skazy i tak dalej, potrzebują tego. Nie ma problemu. No. Tym bardziej, że przecież można sobie wykorzystać też ten czas i sobie posłuchać czegoś budującego w tym czasie, nie? No, jest spokój. No. No, to nic, mówię, bez żadnych przesadyzmów i tak dalej, po prostu. No. Ale odeszliśmy od tematu. Kościół domowy, zbór, społeczność, kościół lokalny, prawda? Czyli zbór lokalny, który ma tam, jest taką komórką, zewnętrznym przejawem tego, że ten kościół powszechny działa. Bo jeżeli jest ten kościół niewidzialny, powszechny, czyli że nie da się go ograniczyć gdziekolwiek, ani przypisać do jakiegoś konkretnego wyznania, społeczności czy czegokolwiek, czy do jakiegoś kraju, terytorium, miejsca, zwolenników tego, czy śmego, czy owego, czy gdzie indziej, bo on jest po całym świecie rozrzucony, ten lud Boży, którzy naprawdę chwalą Boga, szczerze wierzą w Jezusa, tak, przeszli tą pokutę i starają się poświęcać Bogu na tyle, na ile są w stanie. No i oni się łączą w społeczności, przez które chcą osiągnąć cele Kościoła, tak? W tamtym polecam taki artykuł ogólnie rzecz biorąc, on się nazywa Kościół kompletnie zorganizowany. Kościół kompletnie zorganizowany. On między innymi to jest teraźniejsza prawda z roku 1964 i później, no tak, to jest numer 214 i druga część jest w numerze 215. I tam jest wiele informacji. Mamy na stronie? Tak, jest na stronie. Mamy. Tak. Można sobie go znaleźć. I tam jest różne rzeczy odnośnie tej organizacji Kościoła. No i tam między innymi, no, jakie jest posłannictwo albo misja Kościoła? I aby dać właściwą odpowiedź na to pytanie, trzeba wyjaśnić kilka rzeczy. Przede wszystkim ma on posłannictwo względem Boga i Chrystusa. To jest, aby wielbić ich we wszelkich rzeczach. 1 Koryntian 10:31. Po drugie,
ma on trojakie posłaństwo względem samego siebie i po trzecie dwojakie posłaństwo względem rodzaju ludzkiego. Pierwszą częścią posłaństwa Kościoła względem samego siebie jest doskonalenie się w każdym dobrym słowie i pracy. Efezjan, 4 rozdział, wersety 11-13, 2 rozdział, objawienie, cały ten drugi rozdział. Objawienie, 19 rozdział, wersety 7 i 8. Obejmuje to trzy rzeczy. Po pierwsze, aby Kościół w swych członkach jako Boży przedstawiciel gromadził te osoby ze świata, które odpowiedzą na zaproszenie Jezusa, aby stać się Jego własnością, a jako takie członkami Kościoła. Psalm 45, werset 10 i 11, Dzieje Apostolskie, rozdział 15 i werset 14. Po drugie, żeby oczyszczał się z wszelkiej nieczystości ciała i ducha. Tak, to, o czym mówiliśmy, czyli żeby stawał się święty. Tak, coraz bardziej święty, bo się oczyszcza z tych niedoskonałości. Efezjan, rozdział 5, wersety 25 do 27, Kolosan, rozdział 3, wersety 5 do 9. I po trzecie, żeby stał się podobny w charakterze do Chrystusa. Rzymian, rozdział 8, werset 29, Kolosan, rozdział 3, wersety 10 do 17, Efezjan, rozdział 4, wersety 23-24, rozdział 5, werset 9. Drugą częścią posłaństwa, tego posłaństwa względem siebie jest odłączanie się od takich członków, którzy wpadają w grzech i w ciężkie błędy, a nie chcą pokutować. Kościół robił to niekiedy przez akcję zborową, kongregacyjną, 1 Koryntian 5 rozdział, werset 1-5-13, niekiedy przez akcję osobistą, 1 Koryntian rozdział 5, wersety 9-11, lub ogólną, 2 Jana, wersety 7-11. Tak, dalej, przewijam troszeczkę. Trzecią częścią jego posłaństwa względem siebie jest rozpoczynanie i przeprowadzenie takich spraw interesowych, jakie konieczne są do wykonywania jego misji. Zakres i formy tych interesowych spraw są opisane w Biblii, jak na przykład wybór sług lokalnego kościoła i wyznaczenie ich do służby. No i tutaj werset. Utrzymywanie czystości życia i doktryny. Werset. Utrzymywanie sług prawdy i pomaganie potrzebującym świętym. Wersety. I załatwianie spraw odnoszących się do zebrań i karności. Wersety. I te trzy rzeczy, czyli własny rozwój, odłączanie się od obcych i przeprowadzanie wskazanych przez Boga spraw interesowych, wyczerpują wewnętrzne posłannictwo Kościoła. Czyli tylko tyle oni mieli do zrobienia względem samych siebie, jako to niewidzialne ciało, niewidzialne Kościół. Oprócz tego Kościół ma posłannictwo względem świata, które obejmuje dwojaką działalność. Po pierwsze, dawanie światu świadectwa odnośnie grzechu, sprawiedliwości i mającego nastąpić sądu, czyli zbliżającego się Królestwa Bożego. Werset. Oraz po drugie, karcenie świata za grzech, a także dla sprawiedliwości i mającego nastąpić sądu. I tutaj wersety. I te dwie rzeczy wyczerpują jego posłannictwo względem świata. I do tego nie potrzebował żadnej widocznej organizacji. No, ale powiedz, no dobrze. Misja do świata. Więc to, ja na przykład, czy przykład, to była prawda. Jak ja byłam w organizacji świadków, no i był nakaz głoszenia od domu do domu. Tłumaczone było wersetami, że Pan Jezus wysyłał po dwóch i tak dalej, nie? Żeby szli i głosili. No, ale tutaj ja nie widzę, żeby nas ktoś wyganiał, żeby głosić, no bo rozmawiając z kimś, to tak samoistnie też chodzi na usta, żeby po prostu się podzielić tymi wiadomościami ze Słowa Bożego, które poznajemy. Widzisz, a nie latami od mieszkania do mieszkania. No trochę to dlatego jest, że po pierwsze nie ma już tego kościoła, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, mimo że jest ten lud Boży i jesteśmy ludem Bożym i to świadectwo wydajemy, na przykład teraz nagrywając to, co mówimy i puszczając to w internet. To jest swego rodzaju do nich przemawianie. Ale sprawa typiczna jest taka, dosyć istotna, że w momencie, w którym Kościół ten kończył się, to on przekazał wielkiej kompanii
bycie rzecznikiem Boga. Kościół był Bożym rzecznikiem w stosunku do ludzi, ale przy końcu swego istnienia, tak, Kościół przedstawiony jest w Biblii między innymi w Eliaszu, który ma tam pewne rzeczy miał zrobić. I ten Eliasz w pewnym momencie pomazał Elizeusza na swojego następcę. I oni początkowo chodzili razem, a potem w pewnym momencie ten Eliasz tak zostawił płaszcz i został oddzielony od Elizeusza no, tym wozem ognistym i został zabrany w wichrze, gdzieś tam przeniesiony. Tak, a później jeszcze, jak Elizeusz no, nie do końca robił to, co miał robić, to jeszcze napisał list do Jozefa kilka lat później, podczas gdy Elizeusz działał. Ale Eliasz przestał być Bożym rzecznikiem do świata. Eliasz zajmował się samym sobą w tamtym czasie. Natomiast do świata rzecznikiem był Elizeusz. A Elizeusz przedstawia wielką kompanię i młodocianych godnych, którzy razem z nimi tam chodzili. To ja mówię w wielkim skrócie. Odnośnie tego jest książka Eliasz i Elizeusz, tak? A u nas na stronie początek tego to jest właśnie w serii tam w rozmaitych artykułach seria Eliasz typ i antytyp. To jest wstęp w ogóle do całej tej historii, w której tam Kościół prawdziwy odłącza się od lewitów, że tak powiem, morskie statko odłącza się od lewitów. No a przedstawicielem lewitów w tamtym czasie, jednym z najgłówniejszych, no, byli ci, którzy no, poszli za Rutherfordem, że tak powiem. Bo on był no, tym najgłówniejszym. No i dlatego oni byli Bożym rzecznikiem do świata. I oni między innymi głosili o tym sądzie, karcili za niewłaściwe postępowanie. I dlatego tak kazali wam chodzić wtedy, jak byłaś w organizacji, no, bo wykonywali to dzieło, które Pan Bóg no, życzył sobie, żeby Elizeusz wykonywał. No. A Eliasz miał do roboty co innego. Kościół prawdziwy miał później inne dzieło, w innym obrazie biblijnym pokazywane. Kościół biblijny jako część najwyższego kapłana, Kościół prawdziwy jako część najwyższego kapłana, tak, Chrystusa, zajmował się kozłem Azazela. To też to jest z obrazu przybytku, że w pewnym momencie, kiedy miały być ofiarowane grzechy, były dwa kozły przyprowadzane na dziedziniec i były rzucane losy. Jeden na kozła pańskiego, a drugi na kozła Azazela. I kozioł pański był składany w ofierze, tak, a kozioł Azazela w tym czasie czekał na swoją kolej, co z nim dalej zrobią. I był przywiązany na tym sznurku, prawdopodobnie to z godzinę trwało, jak nie dłużej, i on się tam niecierpliwił, wyrywał się i tak dalej. A ponieważ był przywiązany do przybytku, do tej świątnicy świętej, no to pokazuje to, że on przedstawia poświęconych na tym, właśnie spłodzonych z ducha, tych, którzy byli tam w świątnicy. Tak? Czyli kozioł pański i kozioł Azazela, no to nowe stworzenia. Tylko że kozioł pański to ten, który dał się ofiarować, a kozioł Azazela był wyprowadzany za obóz, tak? Dla Azazela. Ponosząc grzechy na sobie, grzechy do Izraela. Czyli Kościół się zajmował w tamtym czasie właśnie oczyszczaniem tych osób i ratowaniem wielkiej kompanii. Bo ci, którzy utracili koronę, to oni musieli obmyć się we krwi barankowej. Gdyby się nie obyli w tej krwi barankowej, to by poginęli wtórą śmiercią. I dlatego tym, czym się zajmował Kościół w tamtym czasie, to nie było głoszenie na zewnątrz, do świata i tak dalej, ale było zajmowanie się przemawianiem do słuchu tym, którzy byli właśnie wśród tych ruchów lewickich, czy to w towarzystwie, czy w PBI, czy w innych w ogóle miejscach, w których byli ci członkowie wielkiej kompanii, żeby dojść do nich, żeby się oni no, poprawili w swoich charakterach. Ocknęli się. No, żeby się ocknęli, dokładnie, żeby się ocknęli i oczyścili, bo gdyby nie to, to umierali w którą śmiercią. No i dlatego tym się zajmował najwyższy kapłan, czyli ci członkowie kościoła, którzy w pewnym momencie, bo
tą pracę do świata to mogli sobie wykonać właśnie ci, którzy, których było dużo, którzy mieli na to zasoby, tak, i tak dalej. A tą pracę wewnętrzną, głęboką, która miała ratować ich życie, właśnie tych członków, o tym się zajmował ci pozostali z kościoła, którzy jeszcze byli na ziemi, dopóki nie przestali być. No, także. No i to między innymi polegało też na tym, że byli odprowadzani na tym sznurku i tam się wierzgali i tak dalej, czyli trzeba było ich identyfikować poniekąd, pokazywać, że ty jesteś takim kimś, kto się musi naprawić. Więc trzeba było im udowodnić, że błądzicie, udowodnić, że grzeszycie i musicie się zmienić. To nie było tak, że do każdego było podchodzone, tylko w artykułach, jak oni czytali te różne rzeczy. Tak jak dzisiaj się czytamy też literaturę różnych grup i co jest dobre, to zachowujemy. I ci, którzy chcieli być blisko Boga, prawda, no to też się interesowali, co tam ci inni piszą. Może uważamy ich za heretyków i błądzicieli, ale co tam nowego napiszą? I pewne rzeczy do nich docierały. No. A już tym bardziej, jak widzieli coraz to nowe rzeczy, nie? Na przykład wiele osób odeszło z tego towarzystwa pod wodzą Rutherforda, jak ten głosił o tym, że miliony obecnie żyjących nigdy nie zginą, prawda? Na rok 1925 przewidywał, że starożytnogodni zmartwychwstaną i tak dalej. I wielki hype zrobił, tak? Wielki tam było poruszenie i wszyscy czekali na to. No ale jak się nie spełniło, no to cała masa osób stwierdziła, że ci, którzy go wcześniej informowali, że to są złudne nadzieje, że to jest fałszywe przepowiednia i tak dalej, no to widzieli i odchodzili stamtąd, bo widzieli. Albo tak jak ty, widziałaś, co się tam dzieje. Tak. Dokładnie tak. Ja byłam przekonana, że jak Słowo Boże, to jest dla każdego święta. A tu się przekonuję, że to jest tylko podpórka taka, żeby najwiatów nas ściągać. Przeważają tej części. No nie mówię, że wszyscy wyznawcy Chrystusa robią te rzeczy, ale przeważają tej części, to odstępcze kościoły nominalne, bo tak robią, posługują się Słowem Bożym, żeby jak najwięcej ściągnąć ludzi do siebie. Tak. Dobrze. Kolejna sprawa. Jejku, ale już mi znowu dzisiaj nałoży. A to jeszcze nie koniec. Ile jeszcze przede mną? No. Ale to teraz może ja troszeczkę przyspieszę, bo powiedzieliśmy sobie, że jest kościół lokalny, prawda? Czyli te zbory, które są do, że tak powiem, takimi lokalnymi miejscami, w których no, ci członkowie kościoła działają sobie, żyją, działają, rozwijają się, budują się wzajemnie i tam te różne rzeczy robią, które im były potrzebne. No i analogicznie dzisiaj się zgromadzamy w różnych zborach, tak, w których są lud, jest lud Boży, jest poświęcony lud Boży. Jest poświęcony i usprawiedliwiony. Jest poświęcony, usprawiedliwiony i nominalny lud Boży, czyli tacy, którzy tylko mówią o sobie, że są tym prawdziwym ludem Bożym. No ale są, nie? Bo jak jestem w garażu, no to muszę być samochodem, nie? Ale no, tak przynajmniej o sobie twierdzę. Oprócz tego jednak jest tak zwany kościół generalny albo powszechny. Czyli tak jak to tutaj może być ten, że katolicki, prawda? Poniekąd, że powszechny. A ten kościół generalny, powszechny, no to można powiedzieć, że to jest cały lud Boży na całym świecie, a przynajmniej w takich częściach, które tworzą jakieś ponadzborowe społeczności. Na przykład nasz zbór, tak, zbór w Bielawie jest zamkniętym poniekąd zborem, prawda, jest tutaj w Bielawie i z członków, które są tutaj uczęszczają na zebranie. Ale czujemy się częścią szerszej społeczności, nie? Czujemy się częścią chociażby badaczy Biblii, prawda? Ale jeszcze wśród badaczy Biblii, no to tam są jeszcze wewnętrzne różne podziały. I na przykład jednym z tych bardziej bliskich nam takich podziałów jest ta opozycja od ruchu Epifanii, nie?
To taki jeden z bliższych podziałów. No bo z nimi się czasem zgromadzamy na takich spotkaniach, prawda, gdzie tam też są wykłady prowadzone przez różnych starszych zborowych z różnych zborów i słuchają to osoby z różnych zborów. Więc to jest bardziej powszechne niż tylko kościół lokalny. No, ale to widzisz, to tak właśnie można to różnie mówić, że to jest kościół powszechny, nie? Że to w każdym razie jakiegoś rodzaju społeczności ponadzborowe, a tak generalnie, no to wszyscy ci, którzy się wzajemnie uznają, że oni są ludem Bożym, to tak można powiedzieć szerzej, że to też jest taki kościół ten generalny. Ci, którzy się wzajemnie uznają, że tak, wy też jesteście ludem Bożym. To w każdym wyznaniu będą takie osoby, które powiedzą, tak, tych to uważamy, że oni co prawda nie są w naszym kościele, w naszym wyznaniu, w naszej denominacji, ale oni też są ludem Bożym. No więc to jest, powiedzmy, ten kościół bardziej powszechny. To tak w ekumenii na przykład niektórzy uważają, prawda, że są. No to też to jest inna forma powiedzenia, powiedzmy, że tak, oni też są kościołem, co prawda błądzą w pewnych rzeczach, ale jesteśmy się w stanie dogadać z jakichś tam powodów i możemy się wzajemnie wymieniać. Abstrahuję tutaj od tego, czyli no, czy się z tym zgadzam, czy nie. Tylko po prostu tak. No. Ja, że takie analogie daję, powiedzmy, że tak można to troszeczkę ująć. Też... Jaka to będzie ulga, no. Jak już będzie to królestwo i będzie jedna wiara. Dokładnie jedna tak. Dokładnie tak. Wszyscy będziemy jednakowo tak. Wierzyć, jednakowo dokładnie wyznawać, tak. Jaka to wtedy będzie ulga. Wtedy będzie prawdziwie jeden katolicki po kościół, nie? Do którego wszyscy tak. Będą należeli. No, bo to będzie właśnie to królestwo, prawda? W jego części niebiańskiej i części ziemskiej. No. Dobrze, to na koniec jeszcze dodatkowe określenia, bo jeszcze jest coś takiego jak kościół zarodkowy jest, albo kościół embrionalny, kościół w ciele, kościół wojujący. Te cztery nazwy odnoszą się do tego samego. To są synonimy. Zarodkowy, embrionalny, no bo zarodek to embrion. Jest to kościół w ciele, kościół wojujący. To jest ten kościół, ten kościół prawdziwy, tak? Czyli te wszystkie nowe stworzenia, to się odnosi do nich w czasie, kiedy oni byli w ciele. Ponieważ jako nowe stworzenia oni byli spłodzeni z ducha, ale jeszcze nie narodzeni z ducha. Bo narodzenie z ducha ma miejsce przy zmartwychwstaniu. Tak, że stawali się istotami duchowymi. Więc póki byli w ciele, dlatego jest kościół w ciele, póty byli tym zarodkowym kościołem, tym, który się dopiero rozwija i może się urodzić jako w boskiej naturze, a może obumrzeć jako członkowie wtórnej śmierci, nie? Albo się może urodzić jako istota duchowa niższej rangi. Dlatego póki co jest zarodkowy. A nazwa wojujący jest dlatego, że ciągle musi prowadzić walkę z ciałem, światem i szatanem, tak? O swoje zbawienie, tak? Musi zachować wierność. I dlatego jest to określenie kościół wojujący. W kontraście do tego jest kościół narodzony, triumfujący, królujący, panujący, tak? Czyli to ten kościół, ci członkowie kościoła, którzy już się narodzili z ducha, którzy już triumfują po wygraniu tego boju wiary, którzy zachowali koronę, byli wierni już do śmierci. I oni teraz triumfują. Są na tronie wraz z Chrystusem i królują tam, dlatego jest kościół królujący albo panujący. Wraz z nim królują, sądzą i tak dalej. No. No i to by były wszystkie te znaczenia, które tak no, sobie wypisałem. Być może są jeszcze jakieś, ale szczerze mówiąc już jestem trochę zmęczony. I jak chcesz więcej... To odsyłam do Epifanicznego tomu 17 pod tytułem Tysiąclecie. Tam jest... Mam go otwarty cały czas. No, bo z niego nawet korzystamy. Tam zdaje mi się, że rozdział czwarty, ale sobie otworzę jeszcze go, żeby sobie spojrzeć tutaj. Epifaniczny tom 17. Ale ty masz wiedzę.
To jest taką, że wiem, gdzie szukać. A później, jak już wiesz, jak już ktoś wie, gdzie szukać, to to już połowa problemu, jak nie więcej problemu z głowy. Nie, rozdział piąty. Jest rozdział piąty, który nazywa się Królestwo Boże. I on opisuje tam między innymi biblijne znaczenie słowa królestwo, królestwo embrionalne, królestwo panujące, utworzenie go, jego niewidzialność, jego ziemscy przedstawiciele, jego dwie fazy, ziemska faza widzialna, jego cele, jego poddani i rezultaty jego panowania. No i tam odsyłam, tam jest więcej na ten temat, sporo więcej na ten temat właśnie. No. Oj, tak, tak. Czy masz jakieś pytania? Chyba nic. Nie, to nie mam już pytań, bo chwilowo. To, co powiedziałeś wszystko. No, no może i chwilowo nawet, bo może mi się coś nasunąć tak. W trakcie rozmyślania czy wysłuchania czegoś. No, no bo zresztą... Ale na ten czas to tak. Jedynie jakie pytanie, to tak w związku z tym głoszeniem jeszcze, nie? No. To my jako Kościół Boży, to nas, nie wiem, jak to powiedzieć, nie obowiązuje. No nie, no bo przecież tutaj jestem już w Boże ponad dwa lata. I nie słyszałam, żeby ktoś ze zboru biegał gdzieś tam, żeby głosić albo co. Może spotykamy i tak jak mówisz, puszczane jest to nazywane, puszczane. No to to też się odbywa jako ogłoszenie, prawda? No tak. Rozmawianie i to jest ogłoszenie. Tak. A nie ma żadnego obowiązku, że ja mam na przykład, no ja akurat będę biegać. A już tym bardziej nie ma godzinek? Nie ma godzinek, nie ma wyrabiania jakichś statystyk, bo zbawienie nie zależy od tego, ile się wychodzi godzin, tylko od tego, czy się charakter przygotuje odpowiedni, czy się dogada z Jezusem, żeby cię zbawił, nie? A to w ogóle... Tak. Tam serca będzie mi podpowiadał, co tak. Ja mam zrobić w jakiś sposób. No tak, Inaczej to ujmując, czy będziemy świętymi, czy też nie, nie? Czyli czy dokonamy tego oczyszczenia swego się z tych naleciałości ciała i umysłu. Tak? Czy to usprawiedliwienie, które otrzymujemy od Pana Jezusa, tak? I od Pana Boga z różnych punktów widzenia, czy dojdziemy do tego, że tą sprawiedliwość osiągniemy, a nie tylko cały czas się będziemy zasłaniali tą zasługą Jezusa. No. Więc... Gdyby nie, że to zależy od nas właśnie, jak będziemy postępować w naszym życiu. Tak. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, czyli ten cały hymn o miłości, tak? Choćbym posiadł wszelką wiedzę, tak? Choćbym wynałożył całą majątność i tak dalej, a miłości był nie. Czyli nie zrobił zmiany, nie wyrobił w swoim charakterze miłości, nic mi to nie pomoże. Nic to nie da. Choćbym cały świat zbawił. Nic mi to nie da. Dlatego pierwszym dziełem, pierwszą rzeczą, którą się trzeba zająć, to swój własny charakter. Potem naszych bliskich. I tych cielesnych, i tych bliskich braci, siostry w zborze, prawda? Bo oni są nam bliżsi. W miarę możliwości, jakie mamy dodatkowo. A jak nam zostaje czas, no to dalej kolejni nasi bliscy, no to są sąsiedzi, ci, którzy, z którymi się stykamy. Spotykamy się tu czy tam, czy w pracy, czy ktokolwiek, z kim mamy bliżej. A jak jeszcze mamy czas, no to mamy wszystkich do dyspozycji. Nie ma ograniczeń. I czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, głoś ile tylko możesz. Chcesz chodzić po domach? Super! Jak masz czas, możliwości, zdolności takie, chęci, a chodź! Żadnych ograniczeń nie ma, ale nie jest to niczym, co jest od ciebie wymagane. Bo od ciebie... No tak. Jakie jest wymaganie? Stawiaj ciało swoje ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę waszą. A to na przykład w przypadku rodzica oznacza, że powinien się zajmować wychowaniem także religijnym swoich dzieci. Nie? Oczywiście.
No bo jak nie będzie w sensie zajmować swoim dzieckiem, to to dziecko on poświęcił Bogu, nie? Więc musi się nim zająć, musi go nauczyć. To jest ważniejsze od nauczania tych innych, bo on jest bliżej. No. Także mamy w domu mają naprawdę dużo, dużo pracy w tym względzie. Dalej, myślę sobie, na przykład moja żona czasem tak właśnie mówi, że ona cały dzień zajęta jest, a to praca, a to jeszcze w domu, a to tak dalej. I mówi, a ty masz tyle rzeczy, robisz właśnie związanych z Bogiem i tak dalej, a ja nie. A ja mówię, słuchaj, ale ty mi umożliwiasz tą pracę. Przecież mogłabyś mi zajmować no tak. czas, nie? To tak. myślisz, to przecież masz bardzo duży udział w tym, co ja robię. Gdyby nie to, że umożliwiasz mi pewne działania, to ja bym tego nie robił. A teraz, jak ty mi umożliwiasz to, a ja sobie w tym czasie film oglądam, a ty myślisz, że ja pracuję, to jak Pan Bóg na to patrzy? I że on będzie patrzył, że na ten czas, który mi umożliwiłaś, to jest twoje poświęcenie, że ten udział był, a mi nie. Więc kto wie? No, ale także wspaniałą żonę masz. Ale to nie tylko mówię moja, to wszyscy ogólnie. No, ja też. Zauważyłam, że właśnie, no. że żony inaczej się zachowują jakoś tak, to się da wyczuć, nawet jak się rozmawia na temat Boga, to się da wyczuć w rozmowie, że są całkiem inne jak te, które znałam żony. No. To różnie. I to się nie odnosi tylko do żony. Do mężów to samo. Żeby mężowie też pamiętali, że żony też chciałby porobić coś nie tylko na zasadzie udostępniania im no, tego, że to ty tutaj rób w domu, nie? Zajmuj się wszystkimi obowiązkami, a ja tu się będę zajmował pracą dla Boga, nie? To, że tak powiem, ale taki ktoś okazuje, że nie ma prawdziwej miłości dla swojej żony. No tak, no bo jeżeli nie dbasz o swoich, no to jak możesz zadbać o innych? Tylko zarzucisz ich pracą, nie? I ty się wielce tutaj poświęcasz. No. Wymówka. Aj, tak, tak. Aj, tak, tak. O. Także mi bardzo wiemy w tych zagadnieniach, które tam do tej pory rozmawiamy, a ile jeszcze? Zdążymy do tysiąclecia? Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie tych tematów jest od groma i ciut. Dobrze, to dla naszych słuchających. Jeżeli macie jakieś właśnie pytania, piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. Jakieś na pewno kolejne, że tak powiem, no, słowa do tego słowniczka, albo ogólnie terminy, jakieś inne zagadnienia, no będziemy się tym zajmować. Mamy trochę czasu, tak? Możliwości. No także zapraszamy serdecznie, tak? No i cóż, dziękujemy, że wytrwaliście, bo to znowu kolejne długie nagranie. No i do usłyszenia następnym razem. Dziękujemy. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.